wszedł młody, gniewny. Widać było, że chętnie by coś zjadł. Odpadała mu podeszwa z buta. Położył mi prawie bez komentarza wiersze. Absolutnie przekonany, że mu odrzucę, ponieważ w jego poprzedniej wędrówce spotykał się z negatywnymi wypowiedziami na temat jego wiersza i żeby odejść jak Jack London, przekonany o wartości swojej i pełen niechęci do głupich redaktorów, którzy go nie chcą drukować. On siedział rozsypanej koszuli, szeroko rozparty na nogach i rozpatrzywał po bójcie z Waleńczykiem tu Łodzi. I on mnie spoznał i mówi, o, ja byłem podchmielony. I on mówi, no widzę, że kolega przyszedł, proszę siadać. Taki piękny młodzieniec, bardzo, bardzo był przystojny, ubrany w dżinsy, w dżinsowe spodnie, dżinsową bluzę. Na owe czasy nie wiem w ogóle skąd on miał te dżinsy, to dobre dżinsy. I do tego miał ubrany gumowe, takie chłopskie gumowe buty, ale z zalotnie tutaj wywiniętym kołnierzykiem. Urodziłem się w roku 1937 we Francji, w małej osadzie złożonej z emigrantów najprzeróżniejszych narodowości. Do Polski przyjechałem w roku 1948. Co mogę powiedzieć, oprócz tego, że piszę wiersze i opowiadania? Co mogę powiedzieć, oprócz tego, co mówię w tych właśnie wierszach i opowiadaniach? Niewiele, niedużo. Wszystko, co mam do powiedzenia, jest tam. Jak długo brodzę po półkuli? 28, a 9 na wirażu. Jak długo żyję? Od stóp do głów wydrążony gorączką, że po kościach mi się fosfor zapala. Jeszcze nigdy mi nie była żadna rzecz tak obojętna, bezbarwna i rzekoma. Jak teraz to? Będzie li dobrze, li niedobrze będzie ze mną? Tak się rozpróć, tak się odsłonić na oście. Po ogrodzie niech hula szarańcza. Kto nam, Witek, wynagrodzi ten luksus? Na środku sali było podwyższenie, jak gdyby ołtarz. I na ten ołtarz przynosili nieznajomi mi ludzie wszystko, co mieli ze Steda. A to jego kartki pocztowe, a to rękopis wiersza, a to niepublikowany, bo wtedy list do pozostałych na przykład nie był publikowany, to Marta Kucharska przyniosła. I to było bardzo piękne, że gdy kończył się spektakl, aktorzy biegli do teatrów, natomiast ci, którzy siedzieli dotychczas na widowni, obstąpywali dookoła ten ołtarz, przepisywali sobie nieznane im wiersze Steda, właśnie nucili. Zawsze znalazł się ktoś, kto miał gitarę i że spektakl jeszcze trwał z godzinę. Trudno nazywać to spektaklem, bo było to całkowicie spontaniczne. Edwardzie Stachuro, za twoje piosenki. Wielkie ci dzięki, Edwardzie Stachuro, za twoje piosenki. Wielkie ci dzięki.
Staramy się odnaleźć w jego życiu czy twórczości siebie i swoje zachowania. I tam, gdzie utożsamiamy się z nim, jak korzystamy z jego doświadczenia, żeby pewne rzeczy już przemyślane przez niego nie myśleć już od nowa. Stachura w moim przypadku otworzył mi oczy na wiele rzeczy, których przed tym nie dostrzegałem. Kiedyś po raz pierwszy wpadła mi fabula Raza do ręki i wtedy to mi bardzo pomogło. Byłem na krawędzi, że się tak wyrażę. Tam było takie jedno piękne zdanie. Prawdziwy przyjaciel to nie ten, który ci pomaga, załatwiając za ciebie robotę, lecz który uświadamia ciebie, że możesz załatwić to sam. Bo kończy się w porę, ostatni papier, już tylko krok i niech żyje życie. I właśnie zjawiał się krąg młodych wielbicieli, jego pisarstwa, jego stylu życia. On to przyjmował z ochotą. On nie był temu przeciwny, a ponieważ jeździł znacznie więcej po Polsce niż po świecie, więc miał w większych ośrodkach, zwłaszcza w ośrodkach akademickich, całe takie klany fanów i wielbicieli. Krąg słuchaczy siadał, potem ludzie siadali troszeczkę dalej, a Stachura opowiadał, a właściwie zdobywał kolejną publiczność. I najdziwniejsze było to, że często w sposób ewidentny dla fachowca kłamał, ponieważ twierdził, że przyjechał pociągiem towarowym. Ja przez 5 lat utrzymywałem się z konwojowania bydła i doskonale znam się na pociągach towarowych i nikt tak czysty z pociągu towarowego wysiąść nie może. Jego filozofia i praktyka to filozofia drogi. Te zeszyty podróżne wzięły się stąd, że one były najbardziej poręczne, mieściły się po pierwsze w chlebaczku, poza tym można było pisać na kolanie, można było pisać w przedziale kolejowym. No a potem, no nie ma innej drogi, jak usiąść przy maszynie i pracować nad tym, co się zebrało po tych knajpach, dworcach i tak dalej. Wysokie chwile mojego wzruszenia, jak również rzadkie klejnoty paranoi zostawiam zachodowi słońca w Prowansji, pewnej norze, gdzie nocą brakowało tylko fletu dla harmonii ze szczurami i czystej pościeli u państwa ogrodnik. Wysokim stołkom barowym i kontemplacji równo ułożonych butelek na półkach za kontuarem. Pieśni nad pieśniami Salomona. Śpiącej cygance celnika Rousseau. S głosom bożonarodzeniowym. I nocą wszystkim z brzuchami lśniącymi jak pudełka wonnej tabaki. I tobie. Z włosów moich niech będzie ciepły letni, pogodny deszcz dla dłoni twoich szerokich. O matko moja, to nic, mamusiu, że nie zostałem inżynierem. Siadał przy biurku i pisał, potem do późnej nocy, do rana czasem. Wchodził do kuchni, kroił sobie chleb ze smalcem, popił herbatę i znowu pisał. I spał do 11. W 11 jechaliśmy do Związku Literatów na szachy, żeby zarobić pieniądze. On dobrze grał w szachy. Bardzo dobrze grał w szachy. Stachura był hazardzista. On potrafił znikać na dłuższy czas
I wracać splukany do nitki. I grywali tam z mojej gry ani w pokera, ani w ruletę. Na strasznie duże forse grali w derdę. Miał niedobry zwyczaj przychodzenia w środku nocy albo nad ranem i z taką potrzebą recytowania, czy mówienia, czytania swoich tekstów. Bardzo był skromnym człowiekiem, bardzo dużo pracował. Nic nie napisał po pijanemu, to była legenda, która krąży. Stachura, o tym się może mało mówi, był w konfliktach rodzinnych i właściwie w bardzo wczesnej młodości zerwał z rodziną. Ze mną bardzo często o tym mówił. Mówił o konflikcie z ojcem i z jednym z braci. On właściwie jak gdyby wyprowadzał pewne swoje potrzeby pisarskie z doświadczeń, które na niego spadły nie z wyboru, tylko z jakiejś życiowej konieczności. To był człowiek bardzo nieśmiały. Nieśmiały i w jego sposobie bycia było coś takiego zachowania jakby chłopskiego. On się poruszał tak powoli, bez wdzięku właściwie. Tak jak chodzą i poruszają się chłopi, czy jak siadał, czy jak był. I tak był oszczędny w wypowiedziach. Ale jak śpiewa, to wylewny był. Wylewny był i szeroki, bardzo rozpiętą naturę miał, szeroką. Cyganów jak słuchał, to go rozbierało. Szeroko słuchał cały świat, słuchał uchem i całymi zmysłami. Gdzie no? Powiedzie z krajem dróg gzyk zakowaty życia sznur. Tam nas powiedzie, gdy nadejdzie czas, gdzie potęgowa teraz jest to raj. Tam urządzimy wtedy wielki bal, hej potęgowa, hej Witek i ja. I inni co pomarli lub co zginą z nami, bracia, kamraci, kumple i kompani. Ech, spotka tam w raju nas się kupa luda. Ech, od tu panią, za dudni niebieska tanzbuda. Mi się bardzo nie podobają jego piosenki. Uważam to za, że raczej estrada go obciągnęła, niż on dźwignął estradę. Chociaż rzeczywiście trafiają się tam jakieś bardzo perełki, jak Stachura pisze. W tramwaju tlok i nie ma Boga, jest ręka w rękę, w nogę noga, kimanie na stojąco. Jest to świetna poezja. Takie poematy jak Przystępuję do Ciebie po ogrodzinie Hula Szarańcza są to naprawdę wybitne dzieła literackie. To samo dotyczy zresztą początkowej fazy prozatorskiej. Jeden dzień, tudzież Falując na wietrze, są to naprawdę znakomite zbiory opowiadań i właściwie na tym należałoby skończyć. Można by do tego było jeszcze dodać Siekierę Zady jako utwór, który niesie w sobie jakieś wartości, który jest rzeczywiście utworem autentycznym. Stachura późniejszy jest autorem nacechowanym egzaltacją, pozerstwem. Nieustannie gra, nakłada maski, zgrywa się, udaje. Jeśli spojrzeć na bohaterów i narratorów jego prozy, których każe nam identyfikować się z samym sobą, to przecież dostrzegamy, że oni nie są robotnikami leśnymi, oni nie są robotnikami wolnymi najmitami, którzy w rozmaitych, mając się rozmaitych zajęć, sprawdzają jakby swoje człowieczeństwo. Oni w istocie jakby bawią się w to, udają, co więcej, narzucają sobie te role. Ja myślę, że to była jedność, w dużej mierze jedność, że była zgodność jego